Marszałku, Wysoka Izbo, oby to czarny scenariusz, który pan poseł Mroczek się nie spełnił. Chciałbym tutaj zwrócić uwagę na to, że w momencie, kiedy mówimy o deprecjacji złotego, również widzimy takiej oto sytuacji, w którym za każde osłabienie złotego o 10 groszy powoduje po prostu zwiększenia zadłużenia o 5 miliardów. Oczywiście jest to element bardzo bolesny dla kraju, ale jednocześnie trzeba tutaj popatrzeć na to, czy nie byłoby oczywiście tutaj moment do zastanowienia się nad właśnie rozwiązaniem związanym właśnie z mechanizmem kursowym. Oczywiście mechanizm kursowym, który pozwala nam ograniczać wahania kursów w granicach plus minus 15%, może być oczywiście element do rozważania, gdybyśmy mieli po prostu rezerwy, które pozwalałyby nam na interwencję właśnie na rynku. Oczywiście mając rezerwy, które oczywiście niedużo oddziałują właśnie na interwencję na rynku walutowym, tak jak właśnie poprzednio mieliśmy, to praktycznie ten element dotyczący właśnie ograniczenia można było po prostu zwrócić się tylko do ewentualnie do Europejskiego Banku Centralnego o możliwości ewentualnie wsparcia w momencie, kiedy dokonamy interwencji. Oczywiście pytania brzmi, czy powiedzmy kształtowania się kursu korony duńskiego, to korona duńskiej, która ma właśnie pasmo wahania plus minus 2,25%, jest jakby w praktyce elementem w ogóle do przyjęcia w przypadku, gdybyśmy mówili o polskiej złotówki. Więc pytanie brzmi, czy rozważano w ogóle możliwości wejścia do ERM2 na dzień dzisiejszy.